Waszyngton. Mi się wydaje, że te spotkanie, z tego co się orientuje, ono jest przewidziane ewentualnie na drugą połowę roku, takie dwustronne, natomiast prezydent Duda będzie tutaj na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, będzie przewodniczył ważnej debacie, o czym powiedziałem, to będzie główny cel jego wizyty, a także spotkania z Polonią. Jest to kolejna wizyta prezydenta w Nowym Jorku, co nie oznacza, że nie dojdzie do spotkania też z prezydentem Donaldem Trumpem w pewnej perspektywie. O czym będzie pan mówił podczas debaty o pokoju? No, będę się odnosił tutaj do rozwiązywania konfliktów, do potrzeby pewnej reformy systemu Narodów Zjednoczonych po to, żeby operacje pokojowe były bardziej efektywnie prowadzone. No i właśnie zwraca uwagę, że to główne działanie Rady Bezpieczeństwa to właśnie zapewnienie pokoju i w tych różnych wymiarach. No, łączy się z tym też przestrzeganie praw człowieka, perspektywy rozwoju. Innymi słowy, no, tutaj potrzebna jest mobilizacja społeczności międzynarodowej na rzecz zapewnienia pokoju. Poprzez budowanie pokoju jest taka debata właśnie, czy działać przed konfliktem, w trakcie czy po konflikcie. Teraz trwały pokój oznacza, że trzeba działać na wszystkich trzech etapach i dyskusja merytoryczna na ten temat się toczy. Przywódcy państw będą się wypowiadać, ja będę się wypowiadał też w podobnym duchu. A z szefem polskiej dyplomacji, profesorem Jackiem Czaputowiczem w Nowym Jorku rozmawiała Małgorzata Kałuża. I tyle na dziś w magazynie Północ Południe. Łukasz Sobolewski, dziękuję. Północ Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy o francuskiej polityce zagranicznej w związku z wizytą prezydenta Emmanuela Macrona w Waszyngtonie. Tam został przyjęty z honorami, z wielką pompą przez Donalda Trumpa. Dla amerykańskiego prezydenta przyjazd Macrona to pierwsza wizyta państwowa jego kadencji. Choć można odnieść wrażenie, że przywódcy świetnie się rozumieją, nie brakuje tematów i problemów, które ich wyraźnie dzielą. Porozumienie nuklearne z Iranem, walka ze zmianami klimatu czy relacje handlowe to tylko niektóre z nich. Na czym Macronowi najbardziej zależy podczas wizyty w Waszyngtonie. O tym porozmawiam z moim gościem w studiu Polskiego Radia 24, pan Adam Puchejda, publicysta, komentator. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Jest między nami bardzo szczególna relacja. Tak mówił w ostatnich dniach zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Macron. Jak to jest, że przywódców, których wydaje się tak wiele dzieli, jednak łączą bliskie takie relacje personalne? Oczywiście nie dowiemy się może kiedyś z pamiętników, na ile te prawdziwe uczucia wypowiadane w mediach są rzeczywiste, na ile są prawdziwe. Natomiast bez wątpienia wydaje się, że po pierwsze Emmanuel Macron zaprosił Trumpa do Francji w momencie trudnym dla niego, kiedy wydawało się, że kiedy odwołał swoją wizytę w Wielkiej Brytanii ze względu na protesty Brytyjczyków, podjął go jak króla. 14 lipca, tak. Na pewno mu się to spodobało. To, myślę, było początkiem takiej miłości między Trumpem a Macronem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że to jest kwestia tego, że strategii Macron, tego, że jednak mówi, co myśli, nawet jeśli gra w swoją grę, to znaczy wypowiada, że na przykład są między nami różnice, jednak nie zgadzamy się w pewnych kwestiach, a Trumpowi, który się często o nim mówi, on sam to sobie też tak mówi, że jest takim biznesmenem, prawda, świetnym biznesmenem, który traktuje jednak kraj jako firmę i zarządza nią, lubi bardzo zwalniać ludzi, lubi kierować, to taki direct talk, bezpośrednie mówienie o interesach, nie o wartościach, tylko o interesach, jest na pewno cenne i to się podoba. Chociaż oczywiście należy też stwierdzić, chociaż to moim zdaniem jest właśnie częścią gry, że Emmanuel Macron przed tą wizytą udzielił wywiadu w telewizji Fox, czyli ulubionej telewizji Donalda Trumpa, którą ogląda namiętnie, a potem wysyła po różnych programach tweety, w których kreuje politykę zagraniczną albo mówi, co zrobi. To w tymże wywiadzie Emmanuel Macron mówił, że łączą nas wartości. Myślę, że w stosunku do tego, jak wygląda polityka, tradycja jednak pewnej polityki zagranicznej francuskiej, to jest tylko mowa, to są słowa. Tak naprawdę liczą się interesy i to tych panów też, znów powtórzę, łączy. Skoro mówimy o interesach, czy nie jest też przy
przypadkiem tak, że obaj panowie siebie nawzajem potrzebują, że prezydent Trump potrzebuje przywódcy, który liczy się na scenie międzynarodowej, z którym miałby dobre relacje i to samo po stronie Macrona? Ja myślę, że dla Trumpa to jest kwestia, znaczy Francja jest też często postrzegana jako taki idealny sojusznik Ameryki, w tym sensie, że kiedy trzeba zainterweniować militarnie, robi to, tak jak w Mali, kiedy trzeba inwestować w, zresztą podobnie jest z Polską, kiedy trzeba inwestować z wojsko, to robi to chętnie. Także tu na pewno podoba się ta konkretność Francji. Z drugiej strony dla Macron myślę, że teraz to jest kwestia bardzo krótkoterminowych interesów. Myślę, że on tam pojechał, chociaż mało o tym mówiono. Przede wszystkim o tym, że 1 maja kończy się to wykluczenie z ceł na stal i aluminium, co dla francuskiego, zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego, jest bardzo ważne. I myślę, że tutaj jakieś rozmowy na pewno się toczyły. Druga rzecz, Francja na pewno chce, tak jak zresztą ostatni prezydenci Francji to wielokrotnie podkreślali, chce, tak jak Jacques Chirac, który zaczął mówić o wielobiegunowym świecie, chce jednak zaznaczyć obecność Francji na świecie jako siły geopolitycznej. Bardzo często podkreśla się to, że Francja ma broń atomową, to, że Francja przestała się obrażać na NATO. I to się chyba też podoba Francuzom, prawda? To, że rola Francji jest tak bardzo podkreślana. Na pewno jest ta taka tradycja tego, że Francja jest wielkim narodem, prawda, wielkim państwem. Na razie to jest bezpieczne w miarę, to znaczy Francuzi co prawda teraz zainterweniowali w Syrii, wysłali swoje wojska, żeby uczestniczyły w tej koalicji razem ze Stanami Zjednoczonymi, ale to była taka bardzo niewielka impreza. Nie sądzę, żeby Francuzi chcieli, żeby Francja na przykład poszła na wojnę z Syrią, w Syrii albo na przykład z Iranem, bo Iran też w zasadzie tym głównym. Niedawno zaczynamy rozmawiać, ale przed chwilą się skończyła konferencja prasowa i ten Iran był właśnie głównym tematem, tak. Zanim przejdziemy jeszcze do Iranu, chciałam pana zapytać o relacje Europa-Stany, ponieważ można odnieść wrażenie, czy też niektórzy komentatorzy na to wskazują, że teraz prezydent Francji stał się takim głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, że niejako taki tandem Obama-Merkel czy Obama-May został zastąpiony teraz przez tandem Trump właśnie Macron. Czy zgadza się pan z taką opinią? Kiedy Emmanuel Macron wyjedzie ze Stanów Zjednoczonych, zaraz po nim przyjedzie Angela Merkel i raczej bym powiedział, że... To też jest ciekawe, że będzie drugą, prawda, do Macrona. Tak, i Angela Merkel też na pewno będzie przede wszystkim chciała dyskutować nie o Iranie, ale o stali i o aluminium. Tu jest też ciekawy wątek rosyjski, ale to może za chwilę. Ale myślę, że to jest, ja bym powiedział tak, że to jest trochę na zasadzie Trump jest tym dobrym policjantem, a Merkel będzie tym złym policjantem. I oboje jednak się na pewno dogadali i będą próbowali jakoś rozegrać tego Trumpa. Cały czas się próbuje ucywilizować Trumpa, ale myślę, że to, co Macron zrozumiał, że nie da się ucywilizować Trumpa, można go tylko nęcić różnymi rzeczami, można mu proponować różne rzeczy, można starać się tak wybiegać do przodu trochę na tej zasadzie. I stąd na przykład ta propozycja teraz się pojawiła, żeby zacząć negocjować zupełnie nową umowę z Iranem, co jest, ja to interpretuję tak, że to jest takie pójście do przodu, to znaczy, jeżeli wiadomo jest, że Trump prawdopodobnie 12 maja powie, że on nie ma ochoty już dalej z Iranem, że zrywa jakby ten kontrakt. W związku z tym państwa europejskie, które uczestniczyły w tym, Francja, Niemcy, które uczestniczyły w tym jakby w ustanowieniu tego zawieszenia broni w jakimś sensie, czyli zawieszenia przez Iran pracy nad bombą do 2025 roku, to
że to jest taka próba zawieszenia i taka próba, no to spróbujemy czegoś nowego, jeżeli to ci się nie podoba, no to zróbmy coś innego. Oczywiście chodzi o porozumienie z 2015 roku. Rzeczywiście pojawiło się takie określenie, nowe porozumienie z Iranem, także w wypowiedzi samego prezydenta Macrona, aczkolwiek on później niejako wyjaśniał, że tutaj nie chodzi o to, żeby porzucić to porozumienie, które teraz jest i negocjować nowe, tylko dodać jak niejako nowe elementy, że to porozumienie z 2015 roku to jest tylko jeden aspekt rozwiązania, jakie społeczność międzynarodowa powinna przyjąć wobec Iranu i że teraz powinny zacząć się też rozmowy nad dodatkowymi elementami, żeby traktować Iran jako część szerszej układanki. Czy to jest właśnie ten niejako zrąb kompromisu Francji i Stanów Zjednoczonych? To jest taka próba, dla mnie to wygląda to tak, że on mówi tak, zostawmy teraz to, co jest, nie ruszajmy jakby tego porozumienia, zacznijmy mówić o tym, co będzie po tym porozumieniu, już teraz, bo zgadzamy się, drogi Donaldzie, jak powiedział Emmanuel Macron podczas konferencji prasowej, zgadzamy się, masz rację, że rzeczywiście te sprawy, ta obecność Iranu w Syrii, próby z rakietami balistycznymi, to jakby jest, to nam się nie podoba, zgadzamy się z tobą i próbujmy dalej to negocjować, ale zostawmy na razie to, co jest. To jest na zasadzie taka próba znowu uspokojenia, jakiegoś spacyfikowania Trumpa. Właśnie, no tak, zgadzamy się, ale jednak może nie wywracaj tej łódki, bo wszyscy mniemy w wodzie znowu, tylko zobaczmy, co będzie dalej. I tak to interpretuję. Czyli to jest taka konstatacja, że przyjechałem do Waszyngtonu i zdaję sobie sprawę z tego, że on to na pewno wywróci do góry nogami. W związku z tym zaproponuję coś takiego, co jeszcze go utrzyma przy stole. Pytanie, czy wywrócone do góry nogami będą również relacje handlowe Unia Europejska-Stany Zjednoczone? Cały czas, tak jak pan powiedział, toczą się negocjacje do 1 maja w sprawie tego stałego wyłączenia Unii Europejskiej z ceł na aluminium i stal. No tutaj, tak jak Trump wypowiadał się bardzo ciepło o relacjach handlowych z Francją, to już o relacjach z Unią Europejską na ten temat miał dużo bardziej negatywne słowa do powiedzenia. No tak, ale tutaj Emmanuel Macron słusznie powiedział, że nasze relacje, mówił oczywiście o Francji, gospodarcze są poprawne, nie ma tu jakiejś specjalnej nadwyżki handlowej. Są zbalansowane. Tak, są zbalansowane, jesteśmy dogadani. Też Trump znowu zaczął mówić o tym, to jego stała retoryka, że państwa na przykład, już nie europejskie tym razem, ale państwa Bliskiego Wschodu, które są bogate, nie wymienił, nie wszystkie są bogate, ale niektóre rzeczywiście są bogate, muszą zacząć płacić za obecność amerykańskich wojsk. Czyli znowu jakby my tu ułożymy pieniądze, proszę, znowu się zachowuje trochę jak szef firmy jakiejś, która pokrzykuje na swoich pracowników, ale to w stosunkach międzynarodowych tak nie działa. Stany Zjednoczone, wielu ekspertów o tym bez ogródek, że Stany Zjednoczone stracą na tych cłach. Oczywiście Unia Europejska nie jest tutaj głównym problemem. Głównym problemem są Chiny. Chińczycy już zresztą odpowiedzieli na te cła i amerykańscy rolnicy, zwłaszcza farmerzy, tutaj na tym ucierpią. Już zobaczymy. Adam Puchejda, publicysta i komentator, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I to już wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skrywska. Do usłyszenia. Powtórka programu. Reklama. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Po reklamie. No i mamy 6. Dzień dobry, to poranny program Polskiego Radia 24. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka. Rozprawa ogólna Komisji Weryfikacyjnej. Jej członkowie chcą porównać działania dotyczące reprywatyzacji za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego i rządzącej obecnie Hanny Gronkiewicz-Waltz. Część grup niepełnosprawnych podpisała porozumienie z rządem. Pikietujący w Sejmie opiekunowie nie zgadzają się na propozycje i nie opuszczają gmachu. Złoty Fryderyk 2018 dla Zbigniewa Wodeckiego wręczono jedne z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce.
Komisja weryfikacyjna chce porównać, jak wyglądała reprywatyzacja, gdy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński i rządząca obecnie w stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dziś zeznania mają złożyć Elżbieta Jakubiak, ówczesna szefowa biura Lecha Kaczyńskiego, a także Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej były zastępca Andrzej Jakubiak. Początek posiedzenia o 10:00. Członek komisji poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnia, że rozprawa nie dotyczy konkretnej nieruchomości, ale szeroko rozumianych nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Tych wszystkich niedociągnięć, moim zdaniem wadliwych decyzji, bałaganu organizacyjnego, jeżeli chodzi o PGE, tego takiego przyspieszenia do 300 decyzji rocznie, czym się kierowano, że takie decyzje były podejmowane. Zapewne też można zapytać, czy ABW, która prowadziła jakieś działania rozpoznawcze w warszawskim ratuszu, informowała jakimiś wnioskami kontrolnymi panią prezydent. A wczoraj dwaj zatrzymani w sprawie zwrotu z Karyszewskiej 11 usłyszeli zarzuty. Jeden z nich to współwłaściciel kamienicy. Prokuratura szacuje, że Skarb Państwa na przestępczym procederze stracił prawie 750 tysięcy złotych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś poinformował, że nad zatrzymanymi ciążą poważne zarzuty. Popełnienia przestępstwa, oszustwa. Chodzi tu o kwotę ponad 740 tysięcy złotych. Sprawą z Karyszewskiej 11 na początku roku zajmowała się Komisja Weryfikacyjna. Jej wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta przypominał w Polskim Radiu 24, dlaczego decyzja zwrotowa kamienicy została cofnięta. Dla 6 osób przedwojennych właścicieli ustanowiono kurator biur. Osoby dzisiaj miały znacznie powyżej 100 lat. Działać to przy wierności urzędników miejskich. Jedna z nich, Justyna Wójcik, zeznała przed komisją, że zdawała sobie sprawę z nieprawidłowości przy reprywatyzacji Skaryszewskiej 11. Tak wzbudziło to moje wątpliwości, było to weryfikowane. Mieliśmy polecenie wydawać 2 decyzje miesięcznie. No to akurat tutaj wydałam w miesiącu 2 decyzje. O szczegóły tej i innych spraw, które składają się na obraz warszawskiej reprywatyzacji, Komisja Weryfikacyjna dziś chce zapytać prezydent stolicy. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Rząd podpisał porozumienie z częścią grup niepełnosprawnych. Protestujący w Sejmie opiekunowie nie zamierzają jednak godzić się na propozycje zawarte w dokumencie. Zapowiadają, że nie wyjdą z parlamentu, dopóki nie zostanie zrealizowany ich postulat dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w TVP Info, że zaprasza protestujących do ministerstwa, aby tam rozmawiać o ich postulatach. Proszę wskazać takie miejsce, które będzie innym miejscem niż korytarzem sejmowym albo ulicą, żeby rozmawiać i żeby nie rozmawiać zawsze w świetle Jupiterów, bo te rozmowy wtedy są zupełnie inne, tylko żeby rozmawiać. Czasami w zaciszu gabinetu udaje się wypracować lepsze kompromisy niż w świetle kamer telewizyjnych. Przed podpisaniem porozumienia z częścią grup niepełnosprawnych w Centrum Dialog rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przywiozła je do Sejmu. Likwidujący nie zaakceptowali treści dokumentu i mówili, że nie znają osób, które go podpisały. Z przyjętych zapisów wynika m.in., że renta socjalna ma być zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W Teatrze Polskim w Warszawie wręczono jedne z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. W trakcie uroczystości Akademia Fonograficzna przyznała 9 statuetek w kategorii rozrywki, 3 jazzu oraz 2 złote fryderyki. Daria Zawiałow otrzymała 2 fryderyki w kategorii album roku alternatywa za płytę Akysz i za fonograficzny debiut roku. Jest to wyróżnienie i takie zwieńczenie tego debiutu, zwieńczenie tej płyty, nad którą pracowałam wiele lat. Statuetki trafiły także m.in. do Korteza, Kapeli ze wsi Warszawa i zespołu Hej. 2 jazzowe fryderyki otrzymał Maciej Obara w kategorii artysta roku i za album Unloved. Super się cieszę, że tak ważna nagroda fonograficzna, o której się mówi w Polsce, została mi po prostu dana, aż w 2 odsłonach. Za całokształt osiągnięć artystycznych uhonorowani zostali złotymi fryderykami. Perkusista, wokalista, kompozytor, dziennikarz i fotografik Andrzej Dąbrowski. Pewnie Państwo są ciekawi, jak się czuję w tej chwili. Zielono mi i spokojnie. I pośmiertnie wokalista, instrumentalista i kompozytor Zbigniew Wodecki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Zielono mi, będzie zielono, bo trochę popada i tej zieleni pewnie będzie więcej. No to spójrzmy na szczegóły tej prognozy pogody. Na dziś, na środę, w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Bardzo lubię ten tekst komunikatów
o pogodzie. Prognozowana suma opadów to 12 mm, czyli inaczej licząc 12 litrów na metr kwadratowy, ale w pasie od ziemi lubuskiej przez wielkopolskie Kujawy po rejon Zatoki Gdańskiej może mocniej popadać. Tam też pojawią się burze, nawet do 20 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju zaburzenia umiarkowane, na krańcach wschodnich i południowo-zachodnich okresami duże i tam też niewielki deszcz. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu, czyli całkiem przyjemnie. Chłodniej na wybrzeżu i Półwyspie Helskim, tam tylko 9. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silnych, porywa do 60 km na godzinę, w czasie burz do 70 km na godzinę, na wysokich górach to będzie mocno wiało, naprawdę nawet do 90 km na godzinę. Zabawniki, to tam. Spokojnie. Bez stresu. Maria Dziwic. Jeszcze dużo tutaj od siebie. Jak Państwo wiedzą, że 1800
Wszystko. Dzień dobry, życzę pieśnią królestwa.